Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie. Witam, dzień dobry. W Jagiellonii dochodzi do zmian, które trzeba nazwać wprost całkowitą rewolucją. Czy to nie jest tak, że przestraszyliście się w klubie tego, że może dojść do całkowitej katastrofy, czyli do spadku z ligi? Słowo przestraszyć się jest nieodpowiednim słowem w naszym przypadku, bo my się niczego i nikogo nie boimy. Natomiast obawa o los drużyny, zawsze jest taka obawa i troska. Ja bym tego nie określał, czy strach, czy obawa przed spadkiem, strach, czy obawa przed zajęciem miejsca w dolnej strefie. Widać było z gry naszego zespołu w rundzie jesiennej, że te wyniki, te efekty, ta postawa nie są takie, jakbyśmy tego oczekiwali. Ta pozycja, to miejsce w tabeli, a szczególnie ostatni mecz, po prostu skłonił nas do takiej refleksji, że nie wystarczy tutaj drobny makijaż, tylko potrzebna jest gruntowna przebudowa. Ale nie tylko na stanowisku trenera, ale również w strukturze klubu. Po odejściu prezesa Cezarego Kuleszy do Polskiego Związku Piłki Nożnej, o, z czym się oczywiście od dawna zgadzaliśmy i przewidywaliśmy, że tak będzie, bo wiedzieliśmy, że ma bardzo dobrą pozycję startową w wyborach na prezesa PZPN-u, zastanawialiśmy się z kolegami, bo jak wiadomo akcjonariuszy jest 9, członków rady nadzorczej 12. Zastanawialiśmy się, co dalej. Sądziliśmy, że bardzo mocna pozycja na stanowisku pani dyrektor zarządzającej Agnieszki Syczewskiej jest mocna i odpowiednia. I nie myliliśmy się. Natomiast rozszerzanie zakresu jej obowiązków o obowiązki jeszcze sportowe jako głównego prezesa spółki okazały się po okresie, no prawie że półrocznym, że jednak jest zbyt duży zakres tych obowiązków i dlatego zaproponowaliśmy bardzo znaczącą rekonstrukcję zarządu. Mianowicie powołaliśmy kolegę Wojtka Pertkiewicza na stanowisko prezesa i osobiście poprosiłem, aby Agnieszka wróciła na wcześniej zajmowane stanowisko, czyli dyrektor zarządzająca i wiceprezes. Skoro już pan poruszył temat pani prezes Agnieszki Syczewskiej, to jak na te zmiany w klubie zareagowała właśnie pani prezes Agnieszka Syczewska? Oczywiście, że nikt nie jest szczęśliwy w sytuacji, kiedy piastuje się funkcję prezesa i jest się poproszonym o powrót na poprzednie stanowisko. Nie jest to na pewno bardzo dobra informacja czy szczęśliwe rozwiązanie, ale pani Agnieszka Syczewska jest tak długo w klubie, tyle poświęciła swojego życia i prywatnego, i zawodowego do tego klubu, jest tak związana emocjonalnie, że oczywiście, że z pewnym, no może zatroskaniem o to, co się będzie działo, zgodziła się, aby powrócić na poprzednie zajmowane stanowisko. Zrobiła to z miłości do ukochanego klubu. Wierzę Agnieszce w to, że temu klubowi wręcz poświęca się. Wokół jej wypowiedzi na temat pozostawienia w klubie trenera Mamrota i późniejszych decyzji o odwołaniu trenera Mamrota zrobiło się w Polsce głośno. I trzeba przyznać, że nie był to wizerunkowo najlepszy ruch ze strony klubu. Tak jest, zgadzam się. Przypomnę tylko kolejność zdarzeń. Pani Agnieszka Syczewska tutaj, w tym radio, udzieliła wywiadu, w którym powiedziała, że pozycja trenera Mamrota jest mocna. Wywiad ten został przedrukowany przez jeden z portali, zresztą za zgodą pani Agnieszki, i akurat ten przedruk ukazał się we czwartek. Od niedzieli do czwartku teoretycznie nie jest zbyt długi okres, 4 dni, ale ten okres po zakończeniu rundy jesiennej w każdym klubie jest niezwykle dynamiczny. I akurat w naszym przypadku związało się to z posiedzeniami zarówno Rady Nadzorczej, jak i akcjonariuszy. Większość z kolegów z Rady Nadzorczej i akcjonariuszy było skłonnych do takiego rozwiązania, ażeby zmienić trenera pierwszej drużyny. I związało się to z tym, że akurat był wywiad przedrukowany pani Agnieszki, natomiast potem poszła informacja o zwolnieniu trenera Ireneusza Mamrota. Zgadzam się, że wizerunkowo nie wypadło to najlepiej, ale zdarzają się takie sytuacje. Tak jak powiedziałem, życie jest dynamiczne, decyzje są podejmowane. Ja osobiście uważałem, że niepotrzebna jest zbędna zwłoka, czekanie miesiąc, dwa, trzy, a nuż się coś poprawi. Ja nie chcę niczego złego powiedzieć o pracy trenera Mamrota. Bardzo dziękujemy za ten okres. I pierwszy okres, i drugi okres współpracy trenera Mamrota z drużyną. Natomiast uważaliśmy wszyscy, że ta pozycja w tabeli, 11. pozycja, to nie jest to, na co zasługuje Jagiellonia i oczekujemy zdecydowanych zmian. Dzisiaj trenerem naszej drużyny jest trener Piotr Nowak. O zmianie na ławce trenerskiej za chwilę. Jeszcze co do Agnieszki Syczewskiej. Wraca ona do swoich dawnych obowiązków. Wiele osób z klubu mówi, że to odpowiedni człowiek na tym stanowisku. Czy pan jest przekonany o tym, że po tym zamieszaniu tę współpracę bez przeszkód można kontynuować? Mówi pan, że pani Syczewska deklaruje miłość do klubu, ale czy jest w pańskiej ocenie ona w stanie tak samo poświęcić się swoim obowiązkom jak przed tym, jak była prezesem?
Tak, tak uważam i wielokrotnie z Agnieszką ten temat rozmawiałem i nie mam wątpliwości, że dobrze wykonywała swoje obowiązki i będzie je nadal wykonywała. Mamy teraz okres przerwy między rundą jesienną a wiosenną. Zawodnicy już wrócili do treningów, Agnieszka już się oddała w wir pracy i widzę, że to, co zawsze robiła i to, co robi, czyli administrowanie, kwestie prawne, kwestie administracyjne, zarządzania klubem, to jest to, co zawsze dobrze wykonywała i tej pracy jak najbardziej jest oddana i do tej pracy się nadaje. Natomiast powiem szczerze, że chodziło nam o to, ażeby była osoba, która będzie frontmanem, która będzie liderem. Takiej funkcji nie może reprezentować przedstawiciel czy to akcjonariatu, czy rady nadzorczej raz na dwa tygodnie. Taką funkcję trzeba pełnić dzień po dniu, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dlatego uznaliśmy, że osoba Wojtka Pertkiewicza jest osobą odpowiednią na tym stanowisku i już te pierwsze dni pracy, rozmowy z trenerem, rozmowy z nami pokazują, że bardzo dobrze sobie radzi i to, czego od niego oczekujemy, wypełnia. Czyli jest osobą, która jest liderem w tym zespole, w zespole administracyjnym. Takiej osoby oczekiwaliśmy i taką funkcję ma pełnić. Czyli okazuje się, że Rada Nadzorcza jednak popełniła błąd z panią Soczewską. Nie popełniła błędu. Podjęła decyzję, którą obecnie skorygowała. To nie jest błąd. Decyzje podejmowane, czy w życiu gospodarczym, w przedsiębiorstwie, w firmie, w jakiejś organizacji są lepsze, są gorsze i koryguje się swoje decyzje, czy swoje postawy. Stwierdziliśmy po kilku miesiącach, że należy tą decyzję skorygować. To nie jest jakaś katastrofa. No to porozmawiajmy już w takim razie o tym korygowaniu decyzji od lutego. Prezesem Jagi będzie Wojciech Pertkiewicz. Już pojawił się w klubie, rozmawialiście. Jakie wrażenie, jeżeli chodzi o nowego prezesa? Moim zdaniem i cechy osobowościowe, i doświadczenie Wojtka Pertkiewicza, jego doświadczenie w innym klubie, 7-letnie na stanowisku prezesa, jak również wcześniej na stanowisku dyrektora do spraw marketingu, no daje podstawy do tego, żeby oczekiwać, że ta jego funkcja prezesa zarządu w Jagiellonii Białystok, żeby była sprawowana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zgodnie z oczekiwaniami kibiców i żeby realizował te cele, które są przed nim stawiane. Pozycja 11 w tabeli nas nie zadawala, kibiców nie zadawala. Oczywiście ja nie zakładam, że Jagiellonia zajmie pierwsze miejsce na koniec sezonu. Znaczy, ja bym był bardzo szczęśliwy, gdyby tak się stało. Ale dla nas miejsce na podium, czy miejsce tak zwane pucharowe, będzie na razie satysfakcjonujące, co wcale nie oznacza, że nie marzymy o tym, ażeby kiedyś Jagiellonia zdobyła tytuł Mistrza Polski, bo to jest właśnie to trofeum, którego nigdy nie udało się Jagiellonii zdobyć. Czy się uda nam w tym sezonie? Mało prawdopodobne, ale każde miejsce zajęte wyżej od 11 będzie zadowalające, natomiast pozycja na miejscach 1-3 będzie to duży sukces. Jakie kroki ma poczynić nowy prezes? Czy mówił już o tym, jak chce poprawić tę pozycję Jagiellonii? Tak, przede wszystkim ścisła współpraca ze sztabem trenerskim, czyli z trenerem Piotrem Nowakiem i bezpośrednie rozmowy z zawodnikami. Oczywiście szefem bezpośrednim zawodników jest trener, ale również ten prezes powinien być takim i ojcem, i matką, i bratem. Trener drużyny jest bezpośrednim szefem zawodnika, ale zawodnik może przyjść do prezesa, może porozmawiać o swojej przyszłości, może porozmawiać o sytuacji w klubie, o swoich problemach. Jak najbardziej oczekujemy tego od prezesa, żeby czuł to, co się dzieje w klubie. Poza tym zauważyłem taką bardzo dobrą cechę u prezesa Wojtka Pertkiewicza, że bardzo lubi pracę nad budżetem, bardzo lubi tabelki excelowskie, a nie wszyscy to lubią. Lubi pracować nad budżetem i jest osobą konsekwentną. I to nas, te wszystkie cechy, o których mówię, skłaniały nas do tego, ażeby powierzyć funkcję prezesa zarządu koledze Wojtkowi Pertkiewiczowi. To przejdźmy teraz do trenera. Dlaczego akurat Piotr Nowak? Jak wiadomo, było kilka kandydatur. To, co trochę jest ponadstandardowe w osobie trenera Piotra Nowaka, to jest takie jego pozytywne podejście do drużyny, do zawodników, do tego, co się dzieje w klubie. Trener Piotr Nowak spędził sporo czasu w Stanach Zjednoczonych i ma takie nowoczesne podejście optymistyczne. Jesteśmy najlepsi, idziemy do przodu, pracujemy wytrwale, od rana do wieczora, nie poddajemy się, jesteśmy najlepsi. Jeśli z czymś nie jesteśmy najlepsi, wskazujemy, gdzie nie jesteśmy, co musimy zrobić, jak to poprawić, ażeby zwyciężać. I taka postawa i taki dar przekonywania, po prostu sposób mówienia nawet, mało tego. Trener Piotr Nowak mówi w języku polskim, w języku angielskim, w języku niemieckim, trochę pewnie również po hiszpańsku, ale wystarczy, że bardzo dobrze mówi po angielsku i po niemiecku i to wystarczy, jeśli chodzi o skład drużyny, żeby się dobrze komunikować i dobrze wpływać. Z polskimi młodzieżowcami. Z polskimi młodzieżowcami.
nie mówi po polsku. A czy to, że trener Nowak spędził tyle czasu w Stanach i ostatnie lata po pracy w Lechii, bodajże 4, także mieszkał w Stanach Zjednoczonych i nie uczestniczył czynnie w polskiej piłce, czy to nie jest przeszkoda? Oczywiście, że może być. Może być to przeszkoda, dlatego że na pewno gdyby był na miejscu, gdyby trenował jakąś drużynę, w większym stopniu uczestniczyłby w meczach, oglądałby te mecze. Jak jest za oceanem, pewnie te mecze oglądał w telewizji, na internecie i tak dalej. Więc to nie jest mocna strona w tej sytuacji, ale mocny argument to jest taka silna chęć do powrotu do tej piłki nożnej i udowodnienia i sobie, i drużynie, na co mnie stać, co ja umiem robić. I ten drugi element w naszym przypadku jest też niezwykle ważny, ażeby po tej dłuższej przerwie dać szansę człowiekowi, który jest wygłodzony sukcesu. Jakie cele stawiacie trenerowi? Każde miejsce powyżej 11 będzie zadowalające. Jedno miejsce powyżej 11 będzie bardzo mało zadowalające, a każde wyżej, wędrówka w górę tabeli, czym wyżej, tym będziemy bardziej wszyscy z tego się cieszyli, kibice i zarząd, i akcjonariusze, i rada nadzorcza, dlatego że trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że Jagiellonia w poprzednich latach zajmowała trzecie, czwarte, dwa razy drugie miejsce. No, tytuł wicemistrza Polski, ocierając się o mistrza Polski, no niestety dodał nam wszystkim apetytu na mistrza Polski. Następne lata były trochę gorsze. Więc my nie mówimy trenerowi marsz zdobyć mistrza Polski, aczkolwiek zwracamy uwagę na tytuł tych rozgrywek. Te rozgrywki nazywają się rozgrywki o tytuł mistrza Polski. Więc wiadomo, że to jest cel. Natomiast tak jak powiedziałem, każde miejsce na podium będzie satysfakcjonujące. Przyszły sezon, walka o puchary, bo Piotr Nowak jest związany z klubem półtoraroczną umową. Tak, i zakładamy, jest, że ją wypełni. Tak jest. Walka o puchary i walka, powiedziałem przed chwilą, o tytuł mistrza Polski. Unikam określenia cel stawiany piąte miejsce, trzecie miejsce, szóste miejsce. Każde miejsce na podium będzie zadowalające. W kontekście trenera i jego zmiany mówiło się o tym, że czy Guardiola, czy Klopp nie pomogą przy tych zawodnikach. Czy pan zgadza się z tym stwierdzeniem i czy klub planuje jakąś ofensywę transferową? Jeśli chodzi o Guardiolę czy Kloppa, mogę zapewnić, że nie były to rozważone kandydatury na trenera Jagiellonii Białystok. Natomiast jeśli chodzi o skład drużyny polskich, one po prostu odzwierciedlają możliwości finansowe klubu. Czyli Lewandowski też nie przyjdzie? Lewandowski nie przyjdzie. Możliwości finansowe klubów biorą się po pierwsze w 1/3 z biletów, czyli kibice chodzący na mecz zostawiają kilka groszy, które zostają w budżecie klubu, biorą się z transmisji telewizyjnych i to jest najbardziej znacząca część budżetu, biorą się również z wpływów transferowych. I teraz tak, ostatni element to jest właśnie sponsoring. Czym większe miasto, czym więcej spółek giełdowych, silnych, mocnych, bogatych, tym większe możliwości finansowania klubu. Jeśli region jest gospodarczo trochę uboższy, to wiadomo, że wpływy od sponsorów są również proporcjonalnie niższe. I z zamożności klubu w sensie budżetu rocznego, w sensie przychodów, bierze się jakość tych zawodników, bo jakość jest silnie powiązana z możliwościami finansowymi. Oczywiście można powiedzieć w żargonie piłkarskim, można grać na żyle. Czyli krótko mówiąc, mamy troszeczkę gorszych zawodników, ale bardzo chce nam się grać w piłkę nożną. No tak można grać mecz, dwa, trzy, cztery. Granie na żyle jest bardzo fajne i bardzo ciekawe, natomiast dobrzy zawodnicy też mogą grać na żyle. Więc poziom sportowy zawodników w znacznym stopniu uzależniony jest od możliwości finansowych środowiska danego, na które się składają między innymi firmy lokalne oraz firmy ogólnopolskie. Czy Jagiellonia ma takich sponsorów? Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wspierają Jagiellonię Białystok. Niestety w strukturze naszych sponsorów nie posiadamy dużych spółek giełdowych czy dużych spółek Skarbu Państwa. I to jest naszym zdaniem duża niesprawiedliwość, ponieważ wiele klubów ekstraklasy posiada spółki Skarbu Państwa jako sponsorów, które wspierają wielomilionowymi kwotami. Jeśli budżet jest niski, jeśli tych pieniędzy nie ma, to niestety nie stać klubu na zakup lepszych zawodników, lepiej wyszkolonych, z większym talentem, z większym doświadczeniem. Wtedy się kupuje zawodników po prostu, na jakich jest stać. I teraz pytanie, jakich zawodników ma Jagiellonia? Według mnie najlepszych w Polsce. Mówię to troszeczkę z przekąsem, no bo wierzę w naszą drużynę. Ale obiektywnie rzecz biorąc, wiemy również, że po prostu mamy, jakich mamy zawodników. I teraz jaka jest funkcja trenera? Po pierwsze, trener jest również szkoleniowcem, czyli uczy czegoś i również
uczy tych umiejętności indywidualnych, jak również zespołowych. Jak mają między sobą grać, jak podawać piłkę, jak wywierać pressing, jak taktycznie rozgrywać na boisku z poszczególnymi drużynami, ale również motywacyjnie ma wpływać mentalnie na tych zawodników, żeby im się chciało grać, żeby wierzyli w siebie, żeby wierzyli, że są najlepsi. I na tym polega również rola tego trenera, żeby wydobył z tych ludzi, wydobył z tych zawodników to, co oni mają w sobie najlepsze. A ja jestem przekonany, że u naszych zawodników drzemią te pokłady, które można jeszcze pobudzić, można jeszcze wydobyć z nich jeszcze lepszą grę. To wszystko jest przed nami i takie nadzieje pogładamy w trenerze Piotrze Nowaku. To ja streszczę słuchaczom to, co pan powiedział przez ostatnich kilka minut. Gramy tym, co mamy, transferów nie będzie. Będą. Jeśli mogę troszeczkę żartobliwy sposób powiedzieć, jestem fanem filmu Killer. I tam jest taka scena, kiedy dyrektor więzienia mówi: wiem, ale nie powiem. Po pierwsze, nawet jeśli wiem, to bez sensu jest mówienie o nazwiskach w trakcie, kiedy tego zawodnika nie pozyskaliśmy, bo możemy tylko przeszkodzić w tym transferze, możemy tylko po prostu zepsuć negocjacje. Więc ja rozumiem, że i pan redaktor, i kibice, słuchacze chcieliby się dowiedzieć, jakie będą te wzmocnienia, ale proszę zrozumieć, że przed podpisaniem kontraktu z zawodnikiem bez sensu jest używać nazwisk, z którymi rozmawiamy z zawodnikami, ponieważ zaszkodzi to tym negocjacjom. Myślimy o wzmocnieniach, natomiast na pewno to nie będzie przebudowa drużyny na zasadzie 50%, zmienimy połowę składu. Tak nie będzie, ale na pewno jeden, dwóch, może trzech zawodników dokooptujemy, z tym, że nie na siłę. Obserwujemy i rozmawiamy z nimi, ale też widzimy duże możliwości u naszej młodzieży, u naszych wychowanków, w naszej akademii piłkarskiej, w drugiej drużynie, w naszych młodzieżowcach. I tutaj cały czas z uporem maniaka powtarzamy, że bardzo nam na tym zależy, ażeby dawać szansę młodym. I tutaj liczymy na takie wyczulenie i na taki zmysł intuicyjny naszego trenera. Skoro szef Rady Nadzorczej Jagiellonii jest fanem filmu Killer, to tak. Czy w ataku Jagiellonii Białystok pojawi się jakiś killer? Bo tutaj chyba jest duży problem. Jesus Imaz jest kontuzjowany jeszcze przez jakiś czas. Bardzo żałujemy. Jesus Imaz dawał bardzo dużo jakości naszej drużyny. To jest wspaniały człowiek, jako mówię o sportowcu, na boisku, taki braterski, taki zagrzewający do boju i o dużych umiejętnościach technicznych. Wiadomo, wiele punktów zyskaliśmy dzięki Imazowi. Bardzo ubolewamy nad tą kontuzją Jesusa i to, co mogę zdradzić. Wiem, że trener Nowak już rozmawiał z Jesusem nawet w okresie tym, kiedy nie może grać w piłkę, żeby pojawiał się, żeby rozmawiał z zawodnikami, żeby wspierał ich swoją obecnością. Jesus Imaz ma również duży autorytet i szacunek wśród zawodników. Sama obecność nawet w sytuacji, kiedy jeszcze nie może grać w piłkę, jest niezwykle ważna. Natomiast jeśli pan pyta, jakie będą wzmocnienia, kto będzie grał w ataku, już nie opieram się teraz na cytatach z filmu Killer. Nie chcę mówić, że wiem, ale nie powiem. No oczywiście, że mamy też napastników. Mamy napastników i trener Nowak w rozmowie z nami, z zarządem, też proponował pewne rozwiązania, ale wolałbym, żeby to wyszło od niego. To on ustala skład, a nie zarząd i nie rada nadzorcza. Dopełnieniem wzmocnień klubowych już nie na boisku ma być także dyrektor sportowy. Czy możemy coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, nie jest tajemnicą, że było dwóch kandydatów na stanowisko dyrektora sportowego, czyli kolega Artur Płatek i pan Jacek Zieliński. Jacek Zieliński po wizycie w Białymstoku dostał propozycję nie do odrzucenia, propozycję dyrektora sportowego Legii Warszawa i oczywiście z niej skorzystał, bo jest legionistą i tam wiele czasu spędził. Więc Artur Płatek jest teraz na wyjeździe, jest nieobecny w kraju. Umówiliśmy się, że natychmiast po jego powrocie zjawi się w klubie i omówimy zakres obowiązków, jakie Artur Płatek mógłby wypełniać w klubie. Artur Płatek był trenerem Jagiellonii Białystok, wprowadził naszą drużynę do ekstraklasy. Wszyscy kibice go mile wspominają. Ja również osobiście bardzo mile wspominam ten okres. Natomiast znany jest również z tego, że dużo podróżuje i ma dobre rozeznanie, jeśli chodzi o możliwości pozyskania zawodników. I tutaj liczymy na Artura Płatka, na jego możliwości, na jego znajomości tego rynku piłkarskiego. Dużo podróżuje po Europie, nie tylko po Europie, po Ameryce Południowej również. I tutaj liczymy na jego te możliwości pozyskania zawodników, żeby było jasne, zawodników na skalę możliwości naszego klubu
i pasujących na odpowiednie pozycje w zespole. Czyli dzisiaj Artur Płatek nie jest dyrektorem sportowym, ale jest kandydatem do dyrektora sportowego. Przeprowadziliśmy szereg rozmów z nim, był to też osobiście. Przedstawił bardzo ciekawą prezentację swojej wizji, swojej funkcji, czyli dyrektora sportowego, na czym polegać, jak ma również współpracować z działem scoutingu i analiz. Przypomnę, że taki dział powstał w Jagiellonii Białystok. Bardzo liczymy również na tą współpracę działu scoutingu i analiz pod kierunkiem pana Gerarda Juszczaka i Artur Płatek jest bardzo otwarty na tą współpracę. Natomiast jeśli chodzi o konkretne zakres obowiązków. Dzisiaj o tym nie możemy mówić, ponieważ fizycznie Płatek jest nieobecny w Polsce. Natychmiast po powrocie siadamy do stołu i ustalamy zakres jego obowiązków. Bardzo potrzebujemy dyrektora sportowego, tak uważam. Tak moi koledzy również uważają. Po okresie dobrych lat sukcesów Jagiellonii, kiedy prezes Cezary Kulesza pełnił nie tylko funkcję prezesa, ale również zajmował się kwestiami dyrektora sportowego w jednej osobie, no teraz właśnie jest taki moment, że dyrektor sportowy w klubie jest potrzebny. Jak pan mówi, umowa nie jest podpisana, ale od kiedy miałby zacząć pracę? Znaczy, jeśli pojawi się tutaj fizycznie w połowie stycznia, to mam nadzieję, że formalnie od 1 lutego mógłby zacząć pracę, ale nieformalnie już dzisiaj konsultujemy, rozmawiamy. Mam na myśli i prezesa Bartkiewicza, i panią wiceprezes Syczewską, która dzisiaj pełni jeszcze funkcję do dnia 31 stycznia, funkcję prezesa, jak również z trenerem Nowakiem, czyli jak przyjedzie tutaj, to ustalimy wszystkie szczegóły jego kontraktu i od kiedy formalnie będzie mógł rozpocząć pracę w Jagiellonii. W Jagiellonii jest też nowy dyrektor do spraw marketingu. Czy pańskim zdaniem to dobry ekspert? Tak, bardzo dobry ekspert. Znam go osobiście od wielu lat, ponieważ prywatnie jest to mój zięć. Adrian Molski-Strzałkowski. Tak jest, na co wskazuje drugie człon nazwiska. Jest pełen energii, pełen pomysłów. Jego celem jest przede wszystkim uczynienie tego wydarzenia, tego dnia meczowego, dniem wyjątkowym, a żeby nie kończyło się tylko na tym, że kibice przychodzą na stadion, oglądają mecz i wychodzą. A jego celem jest, ażeby ten dzień uatrakcyjnić najróżniejszymi eventami, wydarzeniami sportowymi, wydarzeniami okołosportowymi, kulturalnymi, towarzyskimi, dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych, dla młodszych. Przede wszystkim catering trzeba poprawić. Ja nie chcę wypowiadać się za nowego dyrektora do spraw marketingu, ale to mogę zdradzić w rozmowie z nim. Kładł nacisk właśnie na te elementy. Jakieś pomysły konkretne już padły? Tak, sporo, ale nie chcę wyręczać. Wie pan, że to stanowisko dyrektora będzie szczególnie obserwowane i szczególnie rozliczane z racji tych powiązań? Wiem, ja się tym nie martwię. Po prostu teraz wyniki pracy Adriana zależą od jego samego. Ja będę go oczywiście wspierał. Oczywiście, że zdaję sobie z tego sprawę. Zmierzamy powoli do końca, ale jeszcze jeden wątek, a mianowicie, jakie są relacje Jagiellonii Białystok z nowym prezesem PZPN Cezarym Kuleszą? Jakie są relacje Jagiellonii Białystok jako klubu, pyta pan o to? Jako klubu, jako rady nadzorczej. Relacje z prezesem są dobre, na pewno nie gorsze niż przed dniem 18 sierpnia, kiedy to kolega Cezary Kulesza został wybrany na prezesa Federacji Piłkarskiej. Moim zdaniem są nawet lepsze, chociaż nowy prezes PZPN-u dzisiaj jest w cudzysłowie ojcem całej polskiej piłki nożnej, wszystkich klubów ekstraklasy, pierwszej ligi, drugiej ligi, piłki amatorskiej, kobiecej, w każdym rozumieniu piłki nożnej i dlatego dzisiaj Jagiellonia Białystok do nowego prezesa jest jednym z klubów, chociaż ciągle wierzę w to, że najbliższy sercu. Natomiast nowy prezes musi dbać równo o rozwój piłki nożnej w Polsce i wszystkich klubów. Natomiast Czarek jest stąd, jest naszym kolegą, był prezesem Jagiellonii przez tyle lat. Więc jestem przekonany, że sukcesy bardzo cieszą Czarka, a porażki ranią jego serce. Tak bym określił z mego punktu widzenia te relacje nowego prezesa PZPN-u z Jagiellonią Białystok. Mówi się, że Cezary Kulesza nie zapomina o Białymstoku i że wiele decyzji w Jadze wciąż zapada po konsultacji z nim. Trudno mi to komentować. Oczywiście ja nie mogę się wyprzeć tego, że rozmawiam z moim kolegą, który był kolegą, jest kolegą i nie mogę tego się wyprzeć. Natomiast zdecydowanie chcę powiedzieć, żeby nie być źle zrozumianym, prezes PZPN-u nie podejmuje decyzji w żadnym klubie piłkarskim, w tym nie podejmuje decyzji w klubie Jagiellonia Białystok. Ale zdarzyło się panu zadzwonić i zapytać na przykład, co sądzi o kandydaturze Piotra Nowaka, albo może czy nie ma jakiegoś ciekawego trenera, którego mógłby polecić? Wie pan co, no nie ukrywam, że rozmawiamy na tematy sportowe również. Tylko nie chciałbym, żeby było takie przekonanie, że
ktoś w Jagiellonii oczekuje na, nie wiem, czy akceptację. Są rozmowy prowadzone nie tylko z kolegą Czarkiem, ale z wieloma innymi osobami, z innymi prezesami w klubach polskiej ekstraklasy. Akurat o trenerze Nowaku były dobre opinie z klubu Lechia Gdańsk. Także rozmawiałem z wieloma osobami, w tym z prezesem PZPN-u, panem Czarkiem Kuleszą. To skoro rozmawiacie z Cezarem Kuleszą, to trzeba przyznać, że prezes PZPN-u zaczął od trudnych zadań i trudnych decyzji. Tutaj nie ułatwił mu tego były już selekcjoner Paulo Sousa, który zrezygnował z pracy w kadrze. I tak jak rozmawiacie, to kto pańskim zdaniem jest teraz faworytem PZPN-u i Cezarego Kuleszy do wykonania tej misji ratunkowej? Kolega Czarek Kulesza nie pyta mnie o zdanie na temat zatrudnienia trenera kadry narodowej. Ma tyle doświadczenia, że dobrze sobie poradzi. Wiem, że jest aktywny, prowadzi szereg rozmów, zagranicznych również. Prowadzi szereg rozmów z zarówno i klubami, i z osobami, które miały do czynienia z potencjalnymi kandydatami na trenera kadry narodowej. Na pewno moja osoba nie jest osobą kluczową w doradzaniu prezesowi PZPN-u w zakresie wyboru trenera kadry narodowej. A kogo pan by widział na tym stanowisku, już nie doradzając Cezaremu Kuleszy, tylko jako kibic piłki nożnej, kibic polskiej reprezentacji? Trener będzie miał trudną sytuację, bo będzie miał tylko 3 jednostki treningowe przed głównym meczem z Rosją. I tutaj raczej bym szukał trenera o silnej osobowości, charyzmatycznego trenera. No wspieram Czarka w takim sensie, że życzę mu, ażeby dokonał dobrego wyboru. Chciałbym, żeby Polacy zakwalifikowali się do Mistrzostw Świata w Katarze. Wiemy, że selekcjonerem na pewno nie będzie Piotr Nowak, który już jest w Jagiellonii Białystok. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Polskie